Sytuacja z poprzedniego odcinka wygląda w sposób następujący. Pani szeryf, która jest o tu za mną. Dla tych, co nie wierzą, proszę. Tu pani szeryf za mną. Zauważyła, że uderzyliśmy się w główkę i najprawdopodobniej mamy problem z pamięcią. Więc ona będzie próbowała nam pomóc, ale skubana trzyma broń, więc ja bym uważała. Bo może nam odstrzelić ojca. Ale zanim. Ale mojego krymuje panią szeryf. To już czytaliśmy akurat. Bo na wyspie spytała. Pani szeryf. Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? Nie. I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Bagiety pełno z jajom jadą! Powiedzieć jej, czy jej nie powiedzieć? Oto jest pytanie. Ej, jak wam się podoba taka stylowa? Jeansy, bluza z kapturem i marynarka. Ile? 10 na 10? 1 na 10, 2 na 10, 3 na 10, 4 na 10? Czy ile na 10? Jest, jo, no Alan Wake, to dopiero prolog? Co? Prawie 2 godziny zajęło mi przejście prologu. Cześć, jestem Kasia i szybko przychodzę gry, takie tam. Wygląda jak Leonard z Big Bang Theory. Trzeba ściszyć ogólnie. Trzeba ściszyć, trzeba ściszyć, trzeba ściszyć, bo YouTube tego nie polubi. Ściszymy, muzyczka country leci, pomiń. Pomiń, koniec odcinka pierwszego. A, bo to koniec odcinka pierwszego! Albo ja powinnam odcinkami lecieć. Pomijam. O, fajne. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here. To godzinne odcinki powinny być w takim razie, czatek. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? Tak było. Tak było. Wziął, wskoczył do jeziora. Rzucę się z wysokości, ale nie połamie się, bo Alan ma. The sheriff took me to the lake. Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Episode 2, Takedown, opętany. Nowy Jork, 3 lata wcześniej. A widzicie. A 3 lata temu okazało się, że wróciłam z zakupów z jedną torbą. Takieś malutkie zakupy były, jak mężczyzna poszedł na zakupy, skończył z jedną torbą, to kobieta takie zakupy nosi, a mężczyźni jak idą na zakupy, to przeważnie 50 ciatek niosą, bo wiadomo, że pomóc kobiecie, nie? Kochanie, wróciłem. Super, kochanie, bo... Co to? Wezwanie powtórne. Winko szykuje, włącz. Kawunia robi. A co ona robi? Ty, fajna mieszkanko. Mieszkałabym. Szkoda, że w Polsce takie mieszkania są takie drogie. No, ile taki metraż w Warszawie? Czatek? Ile pomieszczeń? Kuchnia wielka. Kuchnia wielkości mojego salonu. Salon wielkości całego mojego mieszkania. I inne. Kurde, zima. Jeszcze z tarasem XDDDD. Takim, że można sobie normalnie dwa te postawić fotele. Nie no, wkurzają mnie te gry, za piękne mieszkania robią, to jest nierzeczywiste. Wkurza mnie to. Ile razy bym nie przechodziła jakieś gierki, tam zawsze wypaść na mieszkania. A my żyjemy, kurde, po prawie kawalerkach. Ajajaj. Szkoda strzępić ryjka, jakieś dwie bańki i takie mieszkanko. No, w Warszawie. Ile takie mieszkanie? Ile pokoi? Jeden, drugi, trzeci, cztery pokoje plus kuchnia. A może to z łazienka? Nie, dobra, trzy pokoje plus kuchnia. Trzy pokoje plus kuchnia. W centrum. The sudden stop to. To było niczym spóźnione pożegnanie. Dopadło mnie po 13 latach. Zemściłem się, to fakt. Ale od tamtej chwili byłby moim nieodłącznym towarzyszem. Moja krew odcinała się z krwą czerwienią na tle śniegu. Rozrzucone wokół środki przeciwbólowe rozpuściły się i leniwie spływały do ścieków razem z tą makabryczną breją. Mieszały się i łączyły z żółcią miasta. Widzę ich, moją żonę i dziecko. Kochanie, wróciłem. Powiedziałem, że Polska by znalazła taniej. Warszawa jest najdroższe mieszkanie w Polsce. Ale cóż można poradzić? Czy wiem, czy najdroższe? Pamiętam, jak sprzedawałam mieszkania nad morzem w super tych ekskluzywach. Tutaj trzeba książkę chyba odłożyć.
O, i to, co jest nowością względem wcześniejszej części, to są te kody, które można było zeskanować, o tak jak teraz, i sobie gdzieś tam w necie przeszukać co nieco. To na pewno jest nowinka. Więc możecie skanować dowoli. No, znaczy właśnie, tak jak mówię, pamiętam właśnie jak sprzedawałam nieruchomości nad morzem, mieszkając, znaczy pracując tutaj w Warszawie, nie? I powiem wam szczerze, że to jakie tam ceny były, to no, nie powstydziliby się w Warszawie. No, pan jaki wypas, prysznic, wanna, nie, no to jest wkurzające to jest. Za ładnie tu mają. Ktoś nie pościelił wyrka. Jeszcze garderoba, no szkurde. No nie wierzę. Ból duping mi się rozpoczął. Cały nowy rok objęto stanem zagrożenia pogodowego z powodu nieustającego opadu śniegu i deszczu ze śniegiem. Lepiej pozostańcie w domach. Drogi są zamknięte, a drogowcy nie nadążają za zaciężeniem. Typowo pogoda zaskoczyła drogowców, a prania nie trzeba wstawić? Nie. Dobra, wychodzimy z łazienki. Czekaj, czekaj. To jest takie dziwne wejście. Czy no, bo to stałe się do sypialni, jest takie śmieszne. Tutaj gabinecik. W gabineciku byliśmy, odwiedziliśmy. Czas na żonkę. No, jeszcze to w Nowym Jorku. Bogactwo. Pisarz, kurde. Ajajaj. Oh, co ona hey, robi? I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. Albo moja żona no robi moje okładki. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my Albo my dear. Razem współpracujemy, bo jem, bo pracujemy na naszą przyszłość. Well, you seem to think so Albo moja last żona night. Z moim fotografem i ona dba o mój PR. Ona z moim menedżerem. W sumie spoko. Fajny układ. Całkiem sympatyczny, bym powiedziała. Ubierzcie makiety, okładki. To się poko obok? Tutaj, tak? Zbadaj. Poka. These look really good. Alan Wake, the sudden Oh, sure, stone. Until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh, shit. Alan! Ciemno jest. Alan, please check the fuse box. Jezu, przerypana, jak żona się I'm on it, tak denerwuje, gdy jest ciemno. Honey, smut, straszne to. I've got the flashlight. Hi. Okay. You okay? You okay, baby? I'm you sorry. Okay? Are you okay, baby? It just really spooked me. Ale przypał. Jak Don't się worry. W takiej ciemności we'll człowiek dostaje fobii. Jezu, masakra, bo to co wieczór dostajesz fobii. I know it's stupid, but it's just especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. I love you. Tell me a story, writer. Okay. Ej, to jest wypas! W sumie faktycznie, masz tutaj takiego kreatywnego mężusia, pisarza i mówisz mu, kochanie, opowiedz mi bajeczkę na dobranoc. Ooooo! Mama dała mi too. Stary przyłącznik When lampy, really nazwa bad, go pstrykacz. My mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. Pstrykacz! Czy tylko mi się pstrykacz kojarzy z The Last of Us? Ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. To pstrykacz. Yeah, nice story, od razu te lepiej prądę. No, kochanie, naciśnij ten guziczek masz. No, naciśnij. No, męź, naciśnij. Naciśnij. A tam, że ona ubezpieczona na srogie miliardy, nie? Mówisz mu, kochanie, kup mi mieszkanie, a ja wolę dom z wielkim ogrodem. Ostatnio oglądałam telewizji taki. How do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wick, how are you feeling? Lekko wczorajszy bym powiedział. Widzę trupa, dziwne mam wizje, wie pan. I'm okay. Widziałam my pana head's z siekierą nawet. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Hmm, very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Take Thanks. It easy. Take it easy. Well then, Mr. Wake, we're well, done here. Well. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head.
Pizza się robi. Ale ładnie pachnie. Porozmawiaj z Sarą. Tak jest. Hi, Sarah. O tak, dom przy rekwizycji. Nie. Dom gdzie indziej. Your phone's on the desk. Też wiem, gdzie ja bym chciała. Ale tam ciężko. Nie stać mnie. Dupa. Podnieś telefon komórkowy. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? Nie pamiętam. I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? Dlaczego tyle pytań? Czy ja jestem podejrzany? Night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? O kurde, porwali mi żonę. There's a hole in the fence on the left. Look inside the jungle. Dziura w ogrodzeniu we wraku. I left a little something there to convince you wrong. Co przekonacie, że gadamy po jednej stronie? Spora w Greenie, spotkałem się z nią w parku Elderwood na Lover's Peak. O północy, żaden wygłupów, stary. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wade. Shit. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you. Czytaj, czekaj, to coś było do czytania. Co się stało? Bruce Dański, Jacob Miller, uczestnicy rajdu terenowego nie poruszyli o czasie, brak kontaktu. Jeśli widziałeś, jeśli lubisz coś na temat, zadzwoń. 555-9932, dziękujemy. Widziałam ich. 555, pamiętajcie, 555-9932. 3 piątki, 3 piątki, 2 dziewiątki, 3-2. 62 latka. Hello, anybody here? Idź na tu parceli. Mr. Wade, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. Przez cele trzeba iść. Spadaj. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the gray float. It's here. That's some good news, right? Platformę na próbie prowadzić. Jaką platformę? Ktoś rozwalił warsztat, odbiór. Ilom euro? Chciałabym mieszkać w Polsce. I sprowadzić blisko moją mamusię i tatusia i rodziców Jerza, żeby mieszkali niedaleko. Najlepiej. I can't stand the dark anymore. Czemu przetrzymują ludzi w ciemności? To jest niehumanitarne. Zgłaszam to! Notatka. Duch mroku w restauracji. Duch mroku ukrył się za ludzką twarzą. Mówienie o jego inteligencji byłoby nadaniem ludzkich cech czemuś stanowczo nieludzkiemu. Tak czy owak, istota zdołała znaleźć się w restauracji miejsce na tyle ciemne, by mogło posłużyć jej celom. Wprawdzie niszczycielskie, choć nikłe promienie światła wdzierały się do korytarza, lecz duch mroku wytrzymał ohydny ból. Pisarz wkrótce przywróci właściwy porządek rzeczy. Lada chwila znajdzie się w miejscu, którym nadal włada mrok. Moga es. Mroku, co ty robisz w tej grze? Gdzie jest mroku? Schował się w mroku. The early morning light hurt my eyes and made me cry. The man on the phone had said, "Go to the fence on the left." Dobra, dobra, na spokojnie. Najpierw termosik z kawą. Kolejna noc za nami, będę już kończyć. Nawet ja potrzebuję to snu, ale zanim się wyłączę, biuro szeryfa miało dziś pracowitą noc. Zgłoszono kilka wybitych szyb, a nawet strzały na Main Street. Zastępca szeryfa, Mulligan Thorne. Nie można ukraść bryki. Dobra, zaraz tam idę, gdzie mi każą, ale patrzę, czy nie ma jakiś znajdziek, nie? W sensie, zrób zbliżenie. Gdzieś miałam iść po zbliżenie, sprawdzić wrak. No idę. Zrób zbliżenie. O, tam do wraku mam iść. Którędy? Może tędy się da przejść, chyba że tędy grządkami? Czy grządkami przejdę? Kopnij, z buta, psy. Elegancko, siup, dawaj, tutaj mam karcioszkę, maszynopis, ezy.
Wake na Lover's Peak. Porywacz wystrzelił po raz ostatni i cień rozpryznął się w mroku, który go zrodził. Widzisz, Wake? To nic takiego. Myśl o tym, że miał Alice, była mi wstrętna. Staliśmy na drewnianym pomoście punktu widokowego na Lover's Peak, mając za plecami wodospad i szczyty górskie. W oddali mrugały światła masztu nadawczego. Zwalczyłem przemożoną ochotę, by dać mu w zęby, odezwałem się niechętnie. Skończmy te gierki. Gdzie moja żona? O, to jest pytanie. Gdzie moja żona? Alice's driver's license had been placed on the front seat. The collar meant business. Zabrał jej. Prawko jej zabrał. Ow, thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here. Here's my phone. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ej, obciecie, ja nawet miał taki ogródek, byś się szyła, o taki o malutki mogłabym mieć nawet. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Jak tam wejść? Ej, ja myślę, że to trzeba dotknąć. Ja bym poszła na dach. Ej, dał mi opcję wejścia, no, dostrzegłam opcję życiową. Wyjdź z posterunku. A te drzwi nie, czy mnie gdzieś zaprowadzą? Pewnie walczę z ostrym cieniem mgły. Mrok? Ale cmrok czy mrok? Bo ja mam kilku widzów, którzy mają mrok, mrok w niku. A co, ten się uspokoił? Poszedł w kimę. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness. Pisarz niczym płomień świecący rozświetlający pojawia się w ciemnościach zarys opowieści, kształtuje fabułę z niczego, wydobywa ją z pustki tego, jak rzeźbiasz, nadaje kształt blokowi granitu. Jeśli przestanę pisać, znów weźmie go. To długa, trudna podróż w mroku, od jej powodzenia zależy życie, Alice, ale nie wolno mi o tym myśleć, inaczej przegram. Na granicy świadomości czaisz strach, ale będę szedł dalej. Tu wszystko jest możliwe. Napiszę tę historię i uratuję ją. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent. Nie, wcale nie podsłuchuję. Are you feeling any better, Mr. Wake? A little bit. I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about. Ja przyjdę. Czy jestem aresztowany właśnie? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. Dobrze. I avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where. Oh. Oh my. Take it easy. A ten? W czerwony kusz... Ja nie wiem, jak wyglądam, a ten byciek? Get your hands off of my client. Who are you? Adwokat. I'm Barry Wheeler, his agent. Agencik, tak jest. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokel. Jest, ale fajnie, że ja tego nie przychodziłam wcześniej. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Tu jest jakiś dziwny lekarz, a nie biorę od niego pilsów. Jeszcze mi tam wrzuci jakieś dziwne rzeczy. Niby, że placebo, tego szegę, a tam srogie dragi wewnątrz, nie? Nie, drago, mówi mnie. Nie. Pan to zatrzyma przy sobie, a panu nie ufam. Padł na Barry'ego, myślałem, że mnie odbiło, ale gdy usłyszałem maszynopisie, połknął haczyk. Nie bardziej nie pamiętałem pisania grunt, że wreszcie coś stworzyłem, wyczuł kasę. Typowy agent. Tylko widzi w to pieniądze. Uwierzył w porwanie Alice, choć oczywiście w nic ponad to. O północy miałem spotkać z porywaczami na Lower's Peak, gdzieś w Parku Narodowym Elderwood. Planowałem wynająć domek. Nie lubię tego, Al. Nie lubię żadnego z tego. To nie dobrze. W fakcie, to jest absolutnie. Nie podoba mi się to ani trochę, nic dobrego, co nie będzie, zobaczysz. Panią Lake, dzień dobry, czy mogę autograf? Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Bye bye. Later. Do zobaczenia. Typa jak na nią łypie spojrzeniem. Who's Max? O, wyczuł konkurencję. Wyczuł konkurencję. Pierwsze pytanie, nie? Co to oni, tylko dziecko? To jest Max. Jeez, Mr. takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. Just listen to yourself.
Diamond of Evolution. Dawno, dawno temu. Widziałam odcinki, dzisiaj kupię brodę. A to pamiętaj, żeby stawić łapkę w górę i komentarzyk pod odcinkami. Patrzek. Are you high? Have you been drinking? Piłeś coś? Jesteś na haju? Odwróć się ode mnie, gościu. And someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. It's a good story. Could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Czy tak jest ryzyko pisarza, że można odpłynąć tak mocno, że twoja wizja, którą wykreowałeś w swojej fantazji, staje się rzeczywistością? I jeszcze cały set korsarza z twoim kodem kupiłam. O, Bogdziamp. Mam nadzieję, że podzielisz się na Instagramie, mi oznaczysz, a ja polecę dalej. Idzie rozprzestrzenie po całym Twitchku i Instagramku. Cały set z moim kodem. I like it! Dziękuję, dziękuję. To czekaj, to ty, ty jesteś nie jesteś pierwszą osobą, która korzystała z mojego kodu. Oje. Ale fajnie. Dopiero zaczęło to hulać jakoś. Bardzo mnie cieszy. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję, że wybrałeś akurat mój kodzik. Nie mam Insta. To może być na Facebooku. Chociaż tam chyba nie da się. Co się z tą spisałem? Czy mam piesie chory? Hey, Rusty, right? You run cabins. Oh, Mr. Wake. Co jest to z piesiłem? But mine are kind of full here. Co masz tą łapkę? Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? Dobra, zeska. It's just across from Bucktooth Charlie. Zębaty Charlie naprzeciwko zębatego Charlie. Formularz. To chyba tu, nie? Nie, tu? Nie? Kuchni? Nie? Nie? You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? Podpis formularz. Meldunkowy, dawaj. No! This whole thing is... Listen, dziękuję. Cześć, pozdrawiam serdecznie. Witam. Brzmi to idiotycznie. Jeśli ma to być jakiś kawał, to ci się udało. O, sucha roku! Typowy agent, buzia mu się nie zamyka. Greg Kakawaiti. Witaj w królestwie. Zostałeś oficjalnie tutaj promowany. Nie, że mam przyjemność pasować się na paladyna tego kanału. Czyli honory godnie. Oczywiście rozprzestrzeń nasze emotki po całym Twitchku. Lajka, bo znik, fortuna ci sprzyja. Bardzo dziękuję za suba. Dzięki. O, odcinki na parkach obejrzane, łapka i komentarzyk poszły. O, lajki, dziękuję. Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zapraszam. Cała seria Alana Wake'a też trafi na tubka. Oddaj formularz, czekaj, a pójdę zobaczyć, co tu jest jeszcze. Nie mogę, chciałam się poszlajać. Dawaj. Podaj formularz. And here are the keys. Okay, you're all set. Myślałam, że wyjdziemy do pokoju 421 na 20 piętrze i tam do odebrania. Oczywiście na jakiejś tam górce, nie? A potem mi powiesz to zły formularz. I to już jest ten nieaktualny. Ten był z 2K12, a teraz potrzebny 2K21. Miły spacer. To będzie klucze od iść do samochodu. Klucze. Tam się wybieramy. Dziękuję. No tak, no był gość, rozpłynął. No musisz mi uwierzyć, Barry. Dobra, nie uwierzył mi. A co tu jest? Da się wejść. And eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. Dobra, Barry, tam zamknij się, zaraz ci kopsnę kurde kawałek pizzy i będziesz zadowolony. This is crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. Aciu! O nie, COVID-a złapał najgorzej. Zaraz mnie zarazi. A maseczkę gdzie wziąłeś? Maseczkę bierz! A produkt do dezynfekcji masz czy nie masz? Ja w torebce noszę, a ty? Ale zapaszek. No znowu kicha! Buzie się zatyka! Jak się kicha! Co ty robisz? Wszystko kichane dookoła! Zwariowałeś? To potem będzie wycierał te zarazki. Wszędzie tylko, no co za typ? Najgorzej, idę sobie ostatnio po kwiatki, a tam kurde, no następny. Idę sobie po kwiatki, wyobraźcie sobie, chcę sobie kupić kwiatuszki, prawda? Idę sobie przez sklep i idą kurde z dziećmi. Jeden, drugi, trzeci, dwudziesty, jedno dziecko. Kacik.
Ja ci dziękuję. Czemu z chorym dzieckiem idziesz na zakupy? Zanieś do teściowej. Papa Shroud, 12 miechów. Czyli honorki godnie rozprzestrzenia na szermatki pocał. Dziś kura, bo z niech fortuna ci sprzyja. Kacik. Także pamiętajcie, jak tak robicie, to trzeba się dezynfekować, maseczki zakładać i nie kichać na innych. Najgorzej. Dziękuję. To miejsce mnie wykończy. To nie. Wiesz, co cię wykończy? Cukrzyca cię wykończy, jak nie schudniesz. Ty ci powiem. A o innych tętnicach i takich o rzeczach, to wiesz, nawet nie będę ci wspominać. To cię wykończy, gościu, to cię wykończy. Jak nie zaczniesz na dietce funkcjonować i nie będziesz ze mną razem ćwiczył. Także Ola, mam nadzieję, że ze mną ćwiczysz. Idę takim trybem, że jeden dzień ćwiczę, jeden się opieprzam. Jeden ćwiczę, jeden się opieprzam. I myślę, że to będzie mój idealny krąg. Barego będzie trzeba w lesie porzucić. Jak mam tyle kawałków pizzy do zjedzenia, to warto! Ćwiczę codziennie teraz. No, krótszy odcinek się zapowiada. Oj, krótszy odcineczek się zapowiada. Oj, picunia czeka, zmarznie mi. A coś jeszcze w kuchni, wszystko spojrzane. Pachnie mi tu. Cię pięknie pachnie. Salami. Serek. Miam, miam. Alan. Idziemy. Duchem jestem z tobą. Czyli wcale nie. O, osiągnie dopu kontrolny. Widzę notatkę. Poga. Barry podejrzewa, że Wake oszalał. Ej, ale brakuje mi strony. Barry nigdy nie zdołał dogadać się z Alice, lecz wiedział, że Alan kocha ją przerażająco zaborczą miłością. Oto tak jak jajerza. Teraz Alice zniknęła. Al biegał po okolicy z bronią, wykrzykując rzeczy, za które wsadza się ludzi do pokoi bez klamek. Wyglądało na to, że jego przyjaciel przeżył potężny szok i zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością. Barry bał się jak jasna cholera. No, kupa w gaciach od razu u Barry'ego. Miękka fryta z niego. Jak będą jakieś jumpscary, to akurat możesz jeść pizzę. I knew I should have gone to the cops. Czym się udławiła? This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Aha, zamiast jest bejtowanie, myślałam, że pojedzie furą, a tu każą mi z buta. No dobra. O, jumpscare to... Mnie ogólnie przeraża ten taki mrok w dźwięku, co się pojawia, gdy te istoty ciemne się tutaj ujawniają. To mnie trochę przeraża. Nie będę mówić, że jest inaczej, bo no jest jak jest, wiecie, sami wiecie. Mówili, że samochód się nie przydaje. Boże, tak kiedyś do cioci takiej jeździliśmy pod taką górkę. Lanosem wjeżdżaliśmy pod górkę. Zawsze masakra. Wszyscy musieli wysiadać. My szliśmy z buta, a samochód sam jechał, było tak stromo. No ale piękne tereny to na pewno. Piękne tereny, worth it. Co tu znajdę? Jakąś chatkę. Komuś będę świecić. Czyja to chatka? To jest moja chatka? Włącz. Włącz. Witam wszystkich, drodzy goście w studiu doktora Nelsona. Doc, odpowiedz nam o swoich planach na święto. Co to? Do rewolweru, przyda się. To znaczy, że będzie potrzebne. Pozwól na to włączą. Oh, tell me about it. No surprise for us older gentlemen, huh? Nic tu nie ma. Nie dostałam za to jednego achievementu. Przed siebie mknę. Choć światło świeciło. O, proszę uważać, żeby nie spaść. Tarasik widokowy, urokliwy. Nie ma to tamto. Kiedy idziesz popływać? Ostatnio miałam przerwę od pływania. Trochę... Boję się zimna. Wiem, że to głupio brzmi, ale boję się zimna. Ja jestem wrażliwa bardzo na temperatury i
wizja, że w zimnie mam wejść do zimnej wody, mnie przeraża. Choćbym nie wiem, jak to pływanie. Myślę, że mówiąc, rozmawiałam nad Jerzym, że fajnie by było wrócić na basen. Przy czym, no mówię, boję się tego chłodu. Nie wiem, czy sobie bardziej na jogę nie pójdę, nie zapiszę się teraz na ten chłodniejszy okres. No bo to też jest problematyczne, wiesz, idziesz jako dziewczyna na basen, to zanim wysuszę włosy, to strasznie dużo czasu mija. Z buta wbijesz mnie do siebie! O! Ptaszyska! No, zobaczmy, co to w środku. Ktoś sobie lubi golnąć tanie winko. Tak, użyj. Telewizor, ten telewizorek. O czym dzisiaj? W ostatnim odcinku. Zbrodnia i kara. Reagi o zdrowienie cywilizacji. Ale niektórych zbrodni nie da się ukarać. Nie w Night Springs. O nie, straszą mnie! Pozdrowienka z lotniska. O, dzień dobry, na jaki samolocik? Dokąd się czekamy? Czy bezpiecznej podróży? 555-9932. Dobrze zapamiętałam? Ha, zapamiętałam, a wy zapamiętaliście ostatni numer telefonu zaginionych? 555-9932. O, droga Krakowa tym razem. A, no to szybciutko będzie. A skąd? Do not feed wildlife. Skara 100 dolarków za karmienie zwierzątek. Dobrze, w parku nie ma takiego czegoś, bo bym miała karę za karą. Za karmienie wiewiórek. Pod niej strony maszynopisu. East Midlands. Okej. Okay. Kurde, zawsze mi się kojarzy z tą ulubioną ciocią, co dawała dyszkę, jak byłem mały. Właśnie, Mikołaj się zbliża. Trzeba być ukochaną ciocią i kupić prezenty na Mikołaja wcześniej. And life had certainly taught her the value of a man who was gentle. Rusty był w niej zakochany i Rose wiedziała o tym doskonale. Sama też go lubiła. Bardzo. On nauczył ją tańczyć, a życie bez wątpienia nauczył ją cenić delikatnych mężczyzn. Był dla niej miły. Przy nim śmiała się i czuła się dobrze. Ale Rusty nie był księciem z bajki. To zresztą jedyne podkreślało odkrutną prawdę. W Rose było równie mało magii Hollywood, co w Rusty. Opętany. Czy Jerzy ma brudkę? Ogolił dzisiaj całą brodę. Nie mam brody. 0/0. Wolverine za parę dni dopiero. Idziemy. Jej prysznice nie pomogą. Chyba do domu muszę iść. Znowu to są ptaszyska. Dobra, do dołu idziemy. A co w bagażniku? Kolejna strona maszynopisu. Cześć, dzień dobry. Rusty umiera. Smród panujący w pomieszczeniu przywodzi na myśl wypełzłe z grobu. Przegniłe truchło topiciela. Topielca. Ale ja nie wiem, jak śmierdzi topielec, bo nigdy nie widziałam trupa. W życiu nie widziałam nigdy. A nawet jak byłam gdzieś na jakichś pogrzebach, to zawsze byli albo spopieleni, albo zakryci, bo się nie nadawali do pokazywania. Rusty kaszlał krwią. Nie mogłem oderwać wzroku od nienaturalnie wygiętej, złamanej nogi. Napastnik się nie potyczkował. Max skomlał w klatce. Rusty zatrzymał rozszerzonymi strachem, wyszeptał tylko: było dokładnie tak, jak na kartce, pani Wake. Nie mam brody, to na cały sam raz. Wiem, już co testowałam. Fallen Rock Zone. Visitor Center. To International. Wow. Udaj się do Lover Speak! Wizja mnie osłabiła, potuczona głowa nie miała z tym nic jednak wspólnego. Nie! Tylko nie strzelaj w stópkę! Nie! Rusty! Tylko nie w stópkę! O, ten jakiś wór jakaś. Uwaga, bo można spaść z wysokości i połamać się, gdy nie ma się gumowych kości. Ale nie skacz z wysokości, bo ty nie masz gumowych kości. Sprawdziłam na początku, wydupiłeś się w przepaść. I zostawiłeś żonę bez majątku. Anybody here? I need your help! Right, miau, miau, miau! Dobra, tam pomoc pomocą, ale termosik sam się nie podniesie, prawda? Są rzeczy w życiu ważne i ważniejsze. Termos sam się nie podniesie. Tu kupi prądem. A ta kartka?
Kolejna strona ma się napisu. Duch mroku atakuje raz jeszcze. To dobrze czytam. Biuro recepcji było solidnie zbudowane, ale siła uderzenia wróciła przód budynków w perzynę. To jest perzyna. Rusty przeleciał przez hall jak szmaciana lalka i zderzył się ze ścianą. Gdy tylko spróbował się ruszyć, ból natychmiast zaatakował. Rusty spostrzegł wygiętą nienaturalnie nogę i poczuł aż nazbyt wyraźnie ukłucie zamianego żebra. Pozobaczył krew, nie? Zawył z bólu i przerażenia. Nagle przeląkł się myśl o samotnym umieraniu. Nie chcę umierać sama! Tak było. Dobrze, się pojawił ich podar. The Ranger's office was locked. I'd need a key to get in. I need a key to get in. To nic nie ma. Perzyna to taki pierdolnik. A, że taki syf. W sypie malaria. Dobra. Ty, tutaj drzewo wjechało. On jest w aucie? What the hell? Co tu się stało? To może mnie zabić? Może. Ała. Musiałam przetestować, okej? Okay? To było silniejsze ode mnie. Hello? Tam ktoś jest. Co cię tam ty się tam przyciągałeś? Stary, to co tu się wydarzyło? O matko. A ty nie zmienisz się w tego, co zrzuca toporkiem? Panie Wake, wszystko jest pana w porządku? Gdzie pana pies? Co się z psem stało? Czemu pies jest w klatce? Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. Nie no, jak pójdę i wrócę, to on już będzie martwy na 100%. Zacznie ewoluować w zombie, które rzuca toporkami. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page. Zabiorę mu rewolwer, tak dla bezpieczeństwa. I uwolnię psa. Da się? Shh. Good boy. A, bo piesio jest taki słonięty, żeby się wykurować. Ojajajajaj. Moi drodzy, ale to co dalej? To... Dopiero w następnym odcinku, także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, podajcie na Twitch, Bisa, Jork. No oczywiście nie zapominajcie o moich pozostałych social mediach, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku oraz na Facebooku. Trzymajcie się cieplutko do następnego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobał klimacik, który wam stworzyłam w tym tytule. Trzymajcie się, hej!